Natomiast olej po przebiegu 12 tysięcy km jest w stanie agonalnym, świadczy o tym rozmiar plamy, kształt poszczególnych stref oraz barwa. Z danych wynika, że 12 tysięcy km po wykonanym serwisie DPF ma wciąż bardzo dobrą drożność, wniosek w oparciu o odczyt ciśnienia wstecznego, który jest w prawidłowym przedziale. I to najprawdopodobniej przedostatni odcinek o tym samochodzie. W kolejnym etapie pojawi się dla testów olej firmy Koma i samochód zostanie wystawiony do sprzedaży. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Trzeci odcinek pod rząd, ta sama BMW E60 z 2006 roku, silnik 2.0 diesel. Cel główny odcinka to sprawdzenie, jaki efekt przyniósł serwis tego samochodu, który w szczegółach mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku. Przypominam, że jest to kontynuacja badań, szczegóły z poszczególnych etapów w odcinkach, których numery wyświetlam teraz na ekranie. 2, 4, 5, 100, 161, 241 oraz 242. Inicjatorem tego eksperymentu jest R2D. W dzisiejszym odcinku analizie poddamy próbkę oleju po przebiegu 12 tysięcy km. Powtórzeń z poprzednich etapów nie będzie, ponieważ odcinki są blisko siebie i w poprzednich było wszystko zawarte. W tym odcinku analizie poddajemy próbki Ravenol VSW 0W30 bez żadnych dodatków i to jest etap 13 prowadzonych obserwacji. W etapie numer 13 pobierano próbki czterokrotnie po następujących przebiegach 90 km, 1345 km, 5061 km oraz 12058 km. Kluczowa jest ostatnia próbka, natomiast warto zaznaczyć, że pobór próbek kontrolnych w trakcie eksploatacji ma na celu lepsze zrozumienie intensywności degradacji oleju silnikowego w poszczególnych czasookresach, dlatego ich pomiar jest również bardzo ważny i w wersji skrótowej zostanie zaprezentowany w tym filmie. Co ważne do podkreślenia, po ostatnim poborze niezbędna była dolewka, ponieważ pojawił się komunikat o minimalnym poziomie oleju, dolano 800 ml, natomiast nie ustalono, czy dalej jest nieszczelny korek spustowy, tak jak było wspomniane w poprzednim odcinku, czy powodem jest spalanie oleju przez silnik. Wymiana oleju będzie przeprowadzona w ciągu najbliższych dni. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw wersji skrótowej, jakie realizowano badania w tym etapie i jakie uzyskano wyniki. Pierwsza pozycja to pomiar oleju świeżego, czysty Ravenol, żeby sprawdzić zgodność z deklaracją producenta, przy okazji zgodność z poprzednią partią. Jakie wnioski? Wykazano bardzo wysoką zgodność w stosunku do deklaracji producenta, jeszcze wyższą niż w poprzednim etapie. Poprzednim razem zgodność oscylowała w okolicach 2%, teraz jest na poziomie 1%. Następnie badaniu poddano próbkę po przebiegu 90 km. Ustalono, że lepkość po przebiegu 90 km była następująca: 58,7 w 40 stopniach, 11,7 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości 199, czyli kilkuprocentowa zmiana lepkości bez zastrzeżeń. Następnie badaniu poddano próbkę po przebiegu 1345 km. Tutaj warto podkreślić, że była to eksploatacja zdominowana przez trasę, około 3 razy wypalał się filtr DPF, przebieg, który pochodzi z trzech następujących tras: Wrocław-Kraków, Nowy Sącz-Kraków, Rzeszów-Kraków. Ustalono, że lepkość po przebiegu 1345 km była następująca: 55,6 w 40 stopniach oraz 11,3 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości 204. Czyli obserwujemy zmiany w przedziale akceptowalnym: 9% na minusie w niższej temperaturze i 5% na minusie w wyższej temperaturze. Kolejny krok to pomiar próbki po przebiegu 5069 km. Około 50% z tego przebiegu to miasto. Ustalono, że lepkość po przebiegu 5069 km była następująca: 52,5 w temperaturze 40 stopni oraz 10,8 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości wynosi 204, czyli obserwujemy postępującą degradację, ale wciąż w przedziale akceptowalnych zmian, patrząc na wyniki w temperaturze 100 stopni Celsjusza oraz przedział ostrzegawczy minus 14% w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Trzecia próbka z tego etapu została pobrana po przebiegu 12 058 km. Zobaczcie, jak wyglądał pomiar. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 12 058 km jest następująca: 44,3 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,4 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 202, czyli zmiana lepkości na poziomie minus 28% oraz minus 22%. Wracają mocne zmiany lepkości, ewidentnie olej powinien zostać zmieniony kilka tysięcy kilometrów wcześniej. Tutaj można wyciągać różnorakie wnioski, m.in. można porównać do poprzednich etapów z dodatkami bez, z różnymi olejami. Mój główny wniosek na tym etapie jest następujący. Przy takiej eksploatacji zdominowanej przez miasto, wymiana oleju powinna być realizowana maks po 6 tysiącach kilometrów. Przechodzimy teraz do kolejnego etapu badań. Test bibułowy, bazujemy głównie na dwóch bibułach chromatograficznych. Zobaczcie, jak realizowano aplikację kropli na bibułę oraz kilka zdjęć po wskazanym czasie. Tutaj w zasadzie wnioski bardzo podobne do tego, co widzieliśmy w badaniach lepkościowych. Olej po przebiegu 5000 km jest w akceptowalnym stanie, porównywalny wygląd do tego, co widzieliśmy w poprzednim etapie. Natomiast olej po przebiegu 12000 km jest w stanie agonalnym, świadczy o tym rozmiar plamy, kształt poszczególnych stref oraz barwa. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. Najpierw widma wyjściowe, z których odczytujemy poziom zróżnicowania między próbkami z poszczególnych pobrań. Dalej widma różnicowe. W ramach przypomnienia każdorazowo generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Na początku odczytujemy poziomy sadzy, następnie wykonujemy korekcję linii bazowej. Widma różnicowe dla poszczególnych próbek prezentują się w sposób następujący. Widać wyraźny postęp degradacji oleju. Analizując wyniki dla poszczególnych parametrów, to w wersji tabelarycznej wygląda to następująco. Nie zagłębiając się w szczegóły, sporo wyników na czerwono. Warto zrobić małe porównanie. Wynik Motul z etapu numer 11 po przebiegu 6173 km, Ravenol z licznymi dodatkami z etapu numer 12 oraz Ravenol bez dodatków z obecnego etapu po przebiegu 5069 km. Zaznaczam te wiersze na żółto. Przebieg jest zbliżony, ale nie identyczny. Różnica na poziomie 1000 km nie należy do najmniejszych. Plus warto podkreślić wykonaną dolewkę w etapie numer 12. Główny wniosek: sytuacja uległa zauważalnej poprawie. Po akcji serwisowej u Radka oraz Filipa widać, że olej degraduje w mniejszym stopniu. Motul w etapie 11 przed akcjami serwisowymi wypada zauważalnie słabiej. Widać to szczególnie po zbiorczym syntetycznym wskaźniku. Można też porównywać każdy parametr z każdym, natomiast nie będę Was już tym zanudzał. Wyświetlam wyniki, jeśli ktoś będzie miał ochotę, to może takie porównanie zrobić we własnym zakresie. Podsumowanie i wnioski końcowe. Na końcu, jak sytuacja wygląda od strony silnikowej? Przypominam, bazujemy na danych zgranych z Bimertoola. W poprzednim odcinku były pokazane wykresy bezpośrednio przed serwisem oraz wykresy po wykonanym serwisie. Na każdym z wykresów na osi X jest pokazana droga na odcinku z reguły około 100 km. Na osi Y widzimy jednostki mierzonego parametru. Z danych wynika, że 12 000 km po wykonanym serwisie DPF ma wciąż bardzo dobrą drożność. Wniosek w oparciu o odczyt ciśnienia wstecznego, które jest w prawidłowym przedziale. Prezentuję kilka odczytów dla zainteresowanych do bardziej szczegółowej analizy. Przypominam, samochód odebrano od Filipa przy przebiegu 293 200 km. Następne odczyty wykonałem przy przebiegu 293 792 na dystansie 112 km. Na żółto każdorazowo zaznaczam obszar, w którym następuje wypalenie się filtra DPF. Kolejny odczyt przy przebiegu 294 152 km na dystansie 136 km. Kolejny przy przebiegu 295 656 km na dystansie 112 km. Kolejny przy przebiegu 296 104 km na dystansie 456 km.
Tutaj warto zostać dłużej przy tym odczycie, bo taki dystans zdarza się praktycznie raz w roku. To były akurat wakacje i wyjazd na Mazury. Zarejestrowano trzykrotne wypalenie się filtra. Pierwszy na dystansie 40 km, następnie po 30 km wymusiłem kolejne wypalenie, żeby gramatura sadz zdobiła do zera i zostawiłem cały układ bez ingerencji do obserwacji. Co widzimy? Stopniowe przyrastanie sadzy na dystansie blisko 300 km oraz kolejne wypalenie, i to jest taki standard aktualnie, wypalenie odbywa się co 200 do 300 km. Zakłóca cały ten proces jazda po mieście, w trasie się normuje. Kolejny odczyt przy przebiegu 298 424 km na dystansie 128 km. Kolejny odczyt przy przebiegu 305 392 km na dystansie 136 km. Kolejny odczyt przy przebiegu 305 608 km na dystansie 104 km. I ostatni, jaki nagrałem, to najbardziej aktualny odczyt przy przebiegu 305 766 km na dystansie 104 km. Sytuacja bez zmian, wypalanie na dystansie około 25 km, temperatury chłodnicy w normie, ciśnienie wsteczne w normie, poziomy sadzy w normie, temperatury spalin przed DPF-em prawidłowe. Zatem kondycja tego silnika jest bez zastrzeżeń, samochód był w licznych warsztatach, werdykt końcowy za każdym razem taki sam, brak usterek, można jeździć. Natomiast przy takiej eksploatacji jak tutaj, miasto, dużo krótkich odcinków, wymiana oleju siłą rzeczy musi być realizowana częściej. Moim zdaniem, tak jak wspomniałem wcześniej, 6000 km to jest optymalny moment. I to najprawdopodobniej przedostatni odcinek o tym samochodzie. W kolejnym etapie pojawi się dla testów olej firmy Koma i samochód zostanie wystawiony do sprzedaży. Bardzo ciekawi mnie, jak będzie wyglądała sytuacja w tym samochodzie dalej, natomiast raczej nie będę miał już okazji, żeby dalej obserwować te zmiany. Być może kolejny właściciel będzie kontynuował te eksperymenty. W moim przypadku sytuacja rodzinna zmotywowała mnie do zmiany samochodu na większy. W tym samochodzie bardzo trudno zmieścić 3 foteliki samochodowe. Być może ktoś z Was szuka dobrego samochodu na trasy. Przejechałem nim 260 tysięcy km w ciągu 14 lat. Kupiłem go w 2010 roku. Miał wtedy 4 lata i 60 tysięcy przebiegu. W ostatnim czasie doinwestowany dość mocno. W filmach było sporo o tych inwestycjach, chociażby wspomnieć nową turbosprężarkę. Natomiast dodatkowych rzeczy w ciągu ostatnich 2 lat wymienione zostały również amortyzatory, poduszki, alternator, akumulator. Niestety nie mogę powiedzieć, że samochód jest bezwypadkowy, ponieważ na przestrzeni tych kilkunastu lat odnotowałem kilka przygód, m.in. słup betonowy, o którym wspomniał Filip w poprzednim odcinku. Lakierniczo jest kilka pamiątek, zdaje się, że wszystkie mam udokumentowane. Wszystkie można zaklasyfikować do szkód parkingowych. Nigdy nie było poważnego wypadku, dlatego zawieszeniowo, silnikowo jest bezpiecznie. Jeśli szukacie czegoś wygodnego na dalekie trasy, to możecie pisać do mnie maila. Co ważne, samochód będzie do odebrania dopiero końcem lutego, jak pojawi się nowy na jego miejsce. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!